witam Państwa po krótkiej przerwie. Gość w naszym studiu, proszę Państwa, Inga Kurek-Baranowska z Domu Kultury Słowianin. Dzień witam dobry, serdecznie. Witam. Kingo, powiedziałaś przed programem, sezon czas zacząć. Tak, ja jestem skniona za Państwem, Państwo za nami, mam nadzieję, też. Czyli publiczności, przybywaj do Słowianina. A dzisiaj, zanim muzycznie, to pozwól, nie wiem, czy możemy do którejś z kamer pokazać, taki malutki plakat. Kotek. Tak, to jest kameralny pokaz. Już raz Słowianin organizował jedną dużą wystawę wspólnie z Cat Club Pomerania Szczecin, a teraz będzie to kameralny pokaz kotów rasowych. Kameralny, bo tylko na chyba 60 klatek, także, ale proszę Państwa, pokazy kotów rasowych są zawsze przepiękne. 5 zł tylko wstęp dla dorośli, dzieci wstęp wolny, w związku z tym zapraszam serdecznie. To będzie 29 września. My w zasadzie sezon już rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy wieczorkami tanecznymi przez całe wakacje i nie kończymy. Okazuje się, że nasza publiczność troszkę inna, czyli 50+, chce tańczyć na dużym parkiecie w Słowianinie i zawsze w niedzielę od 17 do 22 ochoczo tańcuje, w związku z tym te niedziele są cały czas wieczorkowo, czyli wieczorki taneczne u Sławka, tak to nazwaliśmy. A koncert zaczniemy, jak muszę ściągnąć, proszę Państwa, bo jeszcze nie pamiętam wszystkiego, a Shades of Metal, czyli kolejna odsłona heavy metalu szczecińskiego 21 września. Potem też będzie metalowo, bo zespół Nile, organizuje to z nami agencja pana Kmiołka, więc tych ludzi, którzy cały czas Vadera wszędzie pokazują, więc Nile to również niespodzianka dla nas duża, a dla fanów heavy metalu na pewno nie. I Old School Fest, czyli Analogsi zapraszają swoich gości, Radio Detones i TZN Xenna, to będzie 28 września. Wszystko to we wrześniu, a zaraz na początku. Nie udało nam się w tamtym roku zrobić ogólnopolskiego zlotu fanów Depeche Mode. Zdaje się, że to już będzie 15. I już 5 października ogólnopolski... Będzie w Szczecinie? Będzie w Szczecinie ogólnopolski zlot fanów Depeche Mode. Dla mnie to jest takie zjawisko, no chyba dla wszystkich, niesamowite, że Depeche Mode ma wciąż fanów takich wiernych, oddanych od lat i zbiera ciągle nowych. To prawda, mogliśmy się przekonać na koncercie w Warszawie, prawda? Nie tak dawno. A do Słowianina też walą tłumnie ludzie z całej Polski, więc to jest też bardzo ciekawe. Ktoś, kto nie był na takim zlocie, to musi być koniecznie, bo atmosfera jest niepowtarzalna. No właśnie fani spotykają się, żeby ze sobą potańczyć, porozmawiać, powygłupiać się, robią sobie konkursy, bawią się do białego rana przy ukochanej muzyce. To jest jeden z zespołów, którego sława nie przemija, prawda? Tak, tak. Ma przerwy w koncertowaniu, w wydawaniu płyt, ale jednak ta muzyka cały czas istnieje. Tak, a fani Depeche Mode w Szczecinie, to w zasadzie, bo robimy takie imprezy oczywiście od też to chyba od 15 lat, to jest najstarsza impreza programowa, cykliczna, która odbywała się kiedyś raz w tygodniu, potem raz na 2 tygodnie, teraz raz w miesiącu, raz na kwartał, zależy jak czas pozwala naszym współorganizatorom, animatorom tego wieczoru. Ale wciąż są fani, ogólnopolski zlot fanów Depeche Mode co roku, mówię, w tamtym roku nie udało się, ale w tym roku będzie na pewno. Więc będziemy przyjmować gości z całej Polski. Będziemy przyjmować gości z całej... No też mamy Niemcy są blisko, więc... Tak, wśród Niemców też jest mnóstwo fanów przecież tej muzyki. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze tak króciutko zrobiłam sobie taką małą ściągę. Przed chwileczką dzwonił grabarz ze Strachów na Lachy, że 19 października nieaktualny u nas termin, niestety... Muszą być w tym czasie w Warszawie, ale szykuję dla nas jakiś jeden dzień, żeby był na pewno w Szczecinie. Teraz powiedziałam tylko o wrześniu, na pewno jeszcze w tym roku, czyli październik, listopad, grudzień. Październik, listopad zawsze najbardziej koncertowe miesiące. Na pewno odwiedzą nas zespoły takie jak Deserter, jak Koma. Koma potwierdziła 20, przed chwileczką też dosłownie, 29 już mogę powiedzieć, listopada, czyli dzień przed Andrzejkami, będzie Koma w Szczecinie, w Słowianinie. 15 listopada OSTR, proszę Państwa, Jelonek będzie, już jest zdrowy i 23 listopada wpada do nas Jelonek, więc to już mogę na 100% potwierdzić. A 20 października niestety nie jesteśmy głównym organizatorem, ale będzie koncert Padiego Kelly, czyli takiego słynnej rodziny Kelly Family. Nie wiem, czy pamiętasz, to było strasznie tak, dawno temu. Pamiętam, tak, oczywiście. I Paddy Kelly jest bardzo popularny, okazuje się, zobaczymy jak w Polsce, ale już bilety są prawie że wyprzedane, więc myślę, że nie wiem, kto kupuje, czy też Niemcy, bo tam jest bardzo popularny, a to będzie koncert też kameralny, bo tylko on z gitarą.
Więc jestem bardzo ciekawa, jak ja, no i też ci ludzie, którzy kiedyś byli fanami zespołu Kelly Family, myślę, że wpadną, zobaczą. A było ich trochę. A było ich trochę, prawda? Tak. To było zresztą koncert będzie bardzo, tak, wszystkie bilety będą wyprzedane na pewno, więc koncert będzie obłożony, więc a organizator życzy sobie mieć koncert siedzący, co dla mnie jest troszkę jakimś nieporozumieniem, ale jeżeli chcę, to chcę, bo ja wiem, że przy tego typu koncertach ludzie nie siedzą na krzesłach, ludzie chcą wstać, poruszać się. No ta muzyka to sama podnosi, prawda? Tak, tak. Te rytmy, które czujemy, to jak to usiedzieć? Także troszkę będzie, zapraszam serdecznie, Transex Disco też i... No mnóstwo wydarzeń, tak, bo już tak do grudnia te zapowiedzi są, do końca listopada, ja nie mogę wszystkiego, prawda, Państwu zdradzać od razu, bo chcę wpadać tutaj co 2-3 tygodnie. I więc, będziemy rozmawiać na bieżąco o tym. Więc zapraszam teraz na pewno, pamiętajcie, 29 kameralny pokaz kotów rasowych. Chciałam właśnie do tych kotów na moment wrócić. Tak. Jeżeli ktoś ma kota rasowego, musi się zgłosić wcześniej, czy po prostu przychodzi w dniu imprezy? No nie, no tak sobie nikt nie może przyjść na wystawę kotów. Wcześniej. Musi być w ogóle zgłoszony, muszą być wszystkie formalności załatwione. To myślę, że tutaj pani Karolina Karasińska, szefowa naszego stowarzyszenia Cat Club Pomerania, przydałaby się, żeby tu poopowiadać o wszystkich zasadach, jakie... Ale myślę, że proszę zadzwonić do Słowianina, ja podam telefon do pani Renaty. Jeżeli ktoś ma kota to no, rasowego, czyli ma rodowód i tak dalej. I potrafi udokumentować to? Tak, trzeba to dokumentować. Poza tym no, trzeba wystawiać kota, tak mi się wydaje, jak się ma rasowego i hodowlę, to trzeba, kot musi zaliczać wystawy, więc myślę, że hodowcy to już wiedzą na pewno. To już wiedzą, co robić, żeby był medalistą. Ale proszę Państwa, właśnie, twoje pytanie słusznie. Ja mam koty, 3, żadne z tych kotów, to są kotki, żadna z tych kotek nie jest rodowodowa, ale to jest wszystko rasa europejska. Każdy kot, nawet ten tu na plakacie, to jest właśnie Lulu, to jest moja kotka, która ma 8 lat i ona też może być wystawiona w kategorii kot europejski. Ale ona lubi chyba, prawda, pokazy, bo tutaj po tym zdjęciu tak widzę, nie, się pięknie ustawiła, nie? Myślę, że nie, ja jej nigdy nie męczę na pokazach, ja jej nie pokazuję. No bo tutaj jak modelka zawodowa. Tak, tu jak modelka to się udało, ale nie. Ja koty tylko w domu pokazuję gościom. Ale mówię, są przepiękne koty, przyzwyczajone już do wystaw przecież. To ja zawsze mam wrażenie, że koty się męczą. Nie, koty są, widziałam osobiście, jak koty wyczesywane przez swoje panie, przez panów. Są naprawdę szczęśliwe, że się pokazują. Wiedzą, jak się zachowywać. Wiedzą, jak się zachowywać, tak. Więc warto przyjść zobaczyć. Warto, bo to będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo będzie bardzo różnorodnie, więc to nie będą tylko koty jednej rasy, więc to jest też bardzo ciekawe. Wiem, że koty są lubiane na szczęście w społeczeństwie naszym, więc zapraszam serdecznie. Muzyka i koty. Muzyka i koty, zaczynamy od kotów 29 września. 21 zaczynamy, no tak, Chase of Metal, a potem te koty. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie bardzo zapraszam za wizytę w studio. Dziękuję pięknie. Gościem w naszym studiu była Inga Kurek-Baranowska z Domu Kultury Słowianin. Zapraszam Państwa na krótką przerwę, a tuż po niej rozmawiamy o modzie. Do zobaczenia.